Przed nami kolejny deser, będą tak zwane doniczki jadalne. W kąpieli wodnej już się rozpuszczają kostki czekolady. Czekolada, dwie tabliczki czekolady dokładnie, gorzkiej. Może być mleczna, ale uważam, że gorzka jest mega, mega słodka. No i to wszystko, jak oczywiście to wszystko się rozpuści, przelewam do foremek przygotowanych z folii aluminiowej. Poczyniłam takie oto pudełeczka. Zobaczymy, co z tego będzie. Wstawiam do zamrażalnika do zamrożenia. Oczywiście się uciepałam standardowo. Tu jest jedno pudełeczko, znalazłam papierowe, ale nie wiem, czy coś z tego będzie i nie wiem, jak to w ogóle rozetnę. Użyję chyba nożyka do tapet. Nie wiem, zobaczę. Udało się wszystko wyciągnąć i otrzymałam kształt doniczki czekoladowej. Napełniłam wnętrze śmietankowym nadzieniem, dodatkowo owoce granatu, plus jeszcze brzoskwinka, plus jeszcze galaretka cytrynowa i truskawkowa. Można różne owoce tutaj dodać. Ja akurat miałam te. Fajnie prezentowała też się borówka. No, to jest mój pierwszy raz, debiutuję, także jak na pierwsze możliwości uważam, że wyszło ok. Kolorowo chyba jest smaczny, no i przede wszystkim słodko, bo o to chodzi, prawda? No nic, może kogoś zainspiruje. Smacznego!